Po kliknięciu symbolu trzech kropek i funkcji transkrypcja z prawej strony ekranu zostaną wyświetlone napisy do filmu. Możesz też wybrać wersję językową napisów, albo możesz kliknąć ikonę napisów w prawym dolnym rogu ekranu, która powinna być podkreślona na czerwono. Na smartfonach wybierz ikonę CC w prawym górnym rogu ekranu. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale, w 18 wierszu czytamy słowa Jezusa. Nikt mi życia nie odbiera, ale ja swoje życie oddaję z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mojego. Potem został sporządzony kawałek drewna, krzyż, do którego został on przybity, płacąc najwyższą cenę za każdego, kto pragnie zbawienia od śmierci. A śmierć zaczyna się od grzechu. Taki był początek planu Bożego. Nie zabili go Żydzi, ani Rzymianie. A teraz powiem coś dziwnego. Ale Jezus wypełnił wolę Ojca. Ojciec chciał, żeby On był taki. Żeby umarł, aby nas ożywić. Przez swą śmierć na krzyżu Jezus wypełnił zapowiedź Pisma. Tak jak przedtem wypełnił całe prawo. Dlatego mu powiedzieć, wykonało się. Był to również koniec jego prób i cierpień. Swoją ofiarą odwrócił siekierę Bożego sądu, który nie spadł na mnie, na ciebie, na świat. Ta siekiera nie uderzyła w nas, ale w niego samego. Jego to podcięło i ścięło. Bóg Wszechmogący dzierży sąd w swoim ręku, podtrzymując go bez mała od 2000 lat, od czasu Jezusa. Gdyby tego nie zrobił, świat spotkałby już los Sodomy i Gomory. Ale to dzięki sercu Jezusa ciągle to drzewo ożywa. Niektórzy ludzie nie wiedzą, że już od dłuższego czasu nad ich życiem wisi zawieszona siekiera Bożego Sądu. Jak mówi Jakub w 4 rozdziale, że przeciwko pysznym Bóg wysyła już zbrojne oddziały aniołów. Bóg wypowiada wojnę tym, których serca są wyniosłe i nie chcą pokutować, którzy nie widzą w sobie potrzeby nawrócenia i myślą o sobie tak, jak Żydzi myśleli w dniach Jezusa. Pamiętacie, każdy standardowy faryzeusz dwa razy w tygodniu pościł. Znał lepiej Słowo Boże niż my. Modlił się 7 razy na dzień. Proszę bardzo, pasujemy na faryzeuszy czy nie? Może powiecie nawet więcej niż faryzeusze robili. Może mniej. 7 razy na dzień się modlić, 2 razy w tygodniu pościć, dawać jałmużnę. Pamiętacie, co było w tej świątyni, gdzie faryzeusz się modlił? A zabrakło mu jednego. On osądzał grzesznika. I zakonnik i zakonnica też mogą tak robić. Panie, ja wykonuję prawo. Zachowuję wszystkie przykazania. Modlę się. Nie mam grzechów śmiertelnych. Ale nie jestem jak tak podła świnia. I wtedy siekiera sądu wpada w ciebie. Nie widzisz tego, że demon kusi cię przez to, że nie widzisz swoich grzechów. Bo wszyscy jesteśmy jakby drzewa zamarłe. I pycha twoja może cię doprowadzić do tego, że siekiera spadnie na ciebie. Zobacz. Jezus przebaczył kobiecie, która była nierządnicą i wymyła nogi Jezusowi, odmyła je. Nawet nie mogła wypowiedzieć swojego grzechu. Tak połukała i tak ją sparaliżowało to, co się wydarzyło. To przebaczenie Boże nawet nie była w stanie wyznać grzechu. A obok siedział Szymon, faryzeusz, i mówił, gdyby on był Mesjaszem, to by wiedział, co to za kobieta. Czym ona się zajmuje? Czym? Ale te grzechy widoczne ją nawróciły. A grzech niewidoczny, grzech serca, pycha, Szymona nie nawrócił. Kto był w gorszej sytuacji? Czyj grzech był gorszy? Nie mam tutaj skłonności do tego, żeby się tutaj jakoś wzruszać nad tą nierządnicą i zrobić z niej jeszcze bohaterkę. Była grzesznicą. Nie jest bohaterstwo. Grzech nie jest doświadczeniem. Grzech jest ucieczką przed doświadczeniem Boga. Grzech jest tchórzostwem. I ona dobrze o tym wiedziała, że ześliniła swoje życie. Ale obok siedział Szymon i mówi, ja tego nie mam. Ale miał coś innego. Miał gorsze świństwo w sercu. Miał pychę. Bóg zachowuje się wobec nas tak jak małżonek. On chce, żeby jego serce biło w naszych piersiach. Kiedy ludzie pobierają się w dniu ślubu, przyrzekają sobie, że będą jednym ciałem.
kiedy składałaś, albo ja składałem śluby wieczyste Bogu, czyli brałem ślub z Bogiem, to przyrzekałem, że będziemy jednym ciałem, jednym duchem. Że ja będę jadł Jego ciało, będę spożywał Jego serce, to serce będzie biło w moich piersiach. I że Jego duch będzie moim duchem. Pamiętacie księgę Ozeasza, co tam on mówi o sobie, jak się czuje, jak zdradzony małżonek. Nie myślmy tylko, że grzech nieczysty może być zdradą. Pycha jest jeszcze większą zdradą niż nieczystość. Osądzanie innych jest jeszcze większym grzechem niż nieczystość. Wybielanie siebie też może być większym grzechem niż rozpusta. Bo nie ma tutaj pokory. Jest tylko pycha szatana. Miłość Boża to więź, przymierza lub małżeństwo. Bóg jest miłością, mówi pierwszy list Jana. Czyli jest sercem dla nas. I On z sercem przychodzi i chce, żebyśmy czuli to, co On czuje. Nie ma żadnej innej drogi, aby zakosztować Bożej miłości, choćby i trochę, niż przez wejście z Nim w więź przymierza. Kiedy to się już stanie, oznacza to, że łączy cię z Bogiem kontrakt małżeński. Taki kontrakt ma określony zestaw warunków. Tak jak każdy inny kontrakt. Zawiera on warunki, prawa i przepisy wykonawcze. Jak myślicie, skąd w ogóle wzięło się pojęcie prawa? Wszystkie legalne transakcje, kontrakty, umowy pochodzą z góry. To, co nielegalne, pochodzi z dołu. Boże prawo jest dobre. Będzie trwać na wieki. Nigdy nie przeminie, jak mówi Mateusz, powtarzając słowa Jezusa. To samo odnosi się do zachowujących prawo Żydów. Pan powiedział, tak więc zakon jest święty, prawo jest święte. Przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre. Jezus powiedział, całe prawo musi być całkowicie wypełnione. Grzechu się nie liczy, gdy nie ma prawa. Jak mnoży się grzech, tak mnoży się łaska. Prawo sprawia, że grzech się wzmaga do tego stopnia, że osoba zniewolona grzechem przestaje być w stanie uwolnić się spod jego władzy, w własnych siłach. Tu właśnie jest miejsce dla pokuty, dla skruchy. Kiedy ktoś taki ze łzami, bezsilności, zawoła pomoc i powie, Panie, ja nie mogę, ja widzę, że nawet kocham moje grzechy, to Bóg usłyszy i uwolni. Bo widzi ból serca, które nawet nie czuje ból już. Z powodu grzechu. Siekiera Bożego sądu wisi nad każdym, kto szczerze z łzami boleje nad swoimi grzechami. Zapłatą za grzech jest śmierć, mówi Stoszenie. Tak, fizyczna śmierć była zapłatą za nasze grzechy. Fizyczna śmierć Jezusa. Oraz druga śmierć duchowa, o której mówi Apokalipsa. Że jest druga śmierć. Jako skutek odrzucenia przebaczenia przez przyjęcie ofiary Jezusa. Kohelet mówi, kto kopie dół, ten może weń wpaść. A ten, kto mur rozwala, ukąsić może żmija. Kto wyłamuje kamienie, może się o nie skaleczyć. Kto rąbie drwa, naraża się na niebezpieczeństwo. Jeśli siekiera się stępi, a nie naostrzy się jej, trzeba zwiększyć wysiłek. Żeby stać się nowym człowiekiem, trzeba się odciąć od starych korzeni, które nie widać, ale one nas zatruwają grzechem. Dlaczego tak jest, że chodzę w habicie, a jednocześnie nie czuję, że jestem Bożym człowiekiem? Dlaczego Jego serce nie bije w moich piersiach? Dlaczego Bóg istnieje tylko w liturgii, a w naszych celach jest On już kimś, o kim się nawet nie wspomina? Dlaczego nie tęsknię za Nim, tylko tęsknię za wszystkim, tylko nie za Nim? Bo takie były nasze domy. Chodziło się do kościoła, modliło się i koniec. Widzę to po sobie, że jest we mnie dwóch ludzi. Zakonnik, jakiś facet, który może nawet tak samo zaklnąć jak mój ojciec. Ma te same wady, co matka, te same grzechy, co cała rodzina. A jednak Bóg mnie wybrał. Tylko co ja do tej pory z tym zrobiłem? Dlaczego Boży wybór padł na Dawida? Czy nie był grzesznikiem? A jego syn Salomon, czy nie był jeszcze większym grzesznikiem? Co szczególnego było w rodzie Dawida? Dawid dokonał pokuty. Czytaliśmy o tym. Rozważaliśmy to. On żył tą pokutą. Znał Boga to przez pryzmat swojego złamanego serca i skruszonego ducha. Powiedział, wyznaję moją winę, niepokoję się z powodu mojego grzechu, jak mówi w psalmie. To słowa Dawida. Pisane przez niego psalmy pełne są podobnych wyznań. Ale z drugiej strony dowiadujemy się z Biblii, że Dawid popełnił cudzołóstwo i skryte morderstwo.
I zobaczcie, na całej rodzinie ten grzech się rozplenił i nawet pokuta Dawida niewiele tu zmieniła. Uratowała go od śmierci fizycznej, ale jego dziecko umarło. Jego syn zgwałcił siostrę, jego drugi syn zabił tego syna i w całej rodzinie przez kilka wieków były same kłopoty. Straszny grzech. Raz po raz któryś z tych członków jego z rodziny Dawida próbował coś zmienić. Dokonywał jakąś reformę, tak jak Jozjasz, czytaliśmy, czy Ezechiasz, który płakał, czy ktoś tam inny. Ale większość ludzi z rodziny Dawida to byli ludzie wiarołomni, bo grzech tego ojca wszedł w nich wszystkich. W powołaniu Elizeusza też widzimy, jak Eliasz kazał mu złamać jarzmo w momencie powołania. W pierwszej Księdze Królewskiej czytamy o tym w 19 rozdziale. I złożyć na ofiarę dwa woły. Po co dwa woły? W tym samym momencie kazał mu się pożegnać z ojcem raz i z matką dwa. I on powiedział, Elizeusz powiedział, że pójdzie ich pocałować. Dlaczego powiedział, że pójdzie ich pocałować? Kilka wierszy jest napisane wcześniej, że Baala całowało się w ten sposób bałwochwalczy, żeby wyrazić cześć Baalowi, temu bożkowi. To nie przypadek, że kilka wierszy wcześniej jest napisane, że Baalowi się oddawało cześć przez pocałunek i że Elizeusz kilka wierszy niżej poszedł tatusia i mamusie pocałować jak Baala. I dopiero złamał jarzmo, dwa woły zabił i poszedł za Eliaszem. O co tu chodzi? Trzeba jeszcze złamać jarzmo, żeby iść do przodu. Jarzmo pewnego ujarzmienia z całym rodem. Wiele razy widziałem to u sióstr zakonnych, że nie mogły wyjść ze swoich domów. Nosiły habity, fizycznie były w zakonie. Duchem, myśleniem, przejmowaniem się, zamartwianiem się, miłością. Wszystkim tkwiły w tym, co wytresowano ich w domu i w domu były po prostu. Nie wierzyły, że Bóg może otoczyć ich rodziny większą troską niż one. Kanał istnieje dzięki waszemu wsparciu.